Cześć, dziś powiem wam więcej o zegarku Huawei GT2e. Używam go już prawie miesiąc, bo od 17 kwietnia. Film będzie taką mieszanką informacji o samym zegarku, mojej opinii, odpowiedzi na wasze pytania oraz prezentacji treningów w zestawieniu z Endomondo i Mi Bandem 4. Czyli jak widzicie, film będzie takim uzupełnieniem poprzedniego, który był takim wstępem. Mam nadzieję, że wam się to przyda. Zanim o tym, zachęcam do wsparcia mnie swoją subskrypcją. Zostaw też dzwoneczek, by następne odcinki cię nie ominęły. Podajcie też na mojego fanpage'a oraz grupę na Facebooku. Lecimy! Zegarek jest na mojej ręce prawie miesiąc. Wcześniej użytkowałem Honora Magic 2. I w kwestii wyglądu nie ukrywam, że ten drugi mnie bardziej przekonuje, czyli Honor. Osobiście do mnie bardziej przemawia klasyka, a Honor taki jest. Ale wiecie, tak jak wspominałem, o to właśnie chodzi. Ten jest nastawiony na sport i to widać, i to się chwali, i to jest fajne. Budowa mocowania sprawia, że nie jesteśmy w stanie położyć zegarka prosto na płaskiej powierzchni. Możemy to zrobić jedynie kładąc zegarek na bok lub na szkło, czego osobiście nie polecam robić. Zegarek jest śliski, potrafi się ześliznąć, a wiecie co to może oznaczać. Plusem tego jest uniwersalność. No oczywiście ja o tym tak myślę. Dzięki wyprofilowaniu zegarek lepiej leży na mniejszej dłoni. Dodatkowo uczucie stabilności jest dużo lepsze niż w przypadku Honora. Nie robi też wrażenia ogromnego zegarka, co niekiedy potrafi prezentować się komicznie. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie. Dlatego osoby z małymi dłońmi będą bardziej zadowolone z takiej konstrukcji. Pasek ma dużo dziurek, więc stabilność powinna występować na każdym nadgarstku. Przyciski są schowane i tylko minimalnie wystają, co uważam za ogromny plus. Bo wiecie, o nic się nie zaczepiają, a ich skok jest wyczuwalny. A tak jak wspominałem w poprzednim filmie, dolny przycisk jest konfigurowalny, więc możecie do niego przypisać wybraną przez siebie funkcję. To jest fajne. Ujęła mnie też możliwość trzymania ogromnej ilości tarcz, bo możemy mieć ich ponad 30 w samym zegarku. I tutaj fani personalizacji nie będą zawiedzeni. Ale tak też występowało w poprzednim produkcie, więc myślę, że to jest taka domena Huawei'a. A czy możemy wgrać swoje, pewnie zapytacie? Są na to sposoby, jeszcze tego nie sprawdzałem, ale zamierzam się za to zabrać. Na pewno gdy to zrobię, to wam na to pytanie odpowiem. Nie wiem czy mówiłem, ale wydaje mi się, że poprzednie aktualizacje sprawiły, że wyświetlane widżety na niektórych tarczach, przy tych których jest koło zębate, pozwalają przejść do wybranej funkcji kliknięciem na ten skrót. To jest fajne, chwaliłem to w GTS-ie. I wiecie, te tarcze możemy wgrywać, gdy mamy podłączony zegarek z systemem Android. Ja zawsze testuję zegarki tylko na tym systemie. A działanie na iPhone'ie jest trochę ograniczone, co wspomniałem również w poprzedniej produkcji. Ale to nie znaczy, że każdy będzie niezadowolony. Bo zobaczcie sami. Jeden z moich widzów stał przed takim wyborem. Czy kupić, czy też nie kupić? Bo wspominałem oczywiście o tych ograniczeniach. No i jednak się skusił i w rezultacie jest bardzo zadowolony. Więc jak widzicie, ograniczona funkcjonalność na iPhone'ie z góry nie musi oznaczać waszego niezadowolenia czy zawiedzenia. Tutaj wszystko zależy od tego, na czym wam najbardziej zależy. Jak wiecie, do zegarka też możemy wgrać muzykę i co tu dużo mówić, działa to bardzo dobrze. Jakość muzyki nie razi w uszy. Naprawdę byłem zaskoczony, jak to działa, bo spodziewałem się dużo gorszej jakości. Jest ona ściszana, gdy w trakcie treningu korzystacie z komend głosowych, w cudzysłowie trenera, który informuje o aktualnych statystykach. Wiecie, tak dla jasności jeszcze wspomnę, sterować muzyką w trakcie treningu możecie, spokojnie. To działa bardzo dobrze i to jest duży atut tych właśnie zegarków. Jeżeli chodzi o takie całe użytkowanie, powiedzmy, no nie wiem, jakieś takie wrażenia same w sobie, z obcowania z tym sprzętem, czy też przechodzenia przez różne funkcje w samym menu, no to powiem, że w moim przypadku to odczucie jest takie samo jak w poprzednim zegarku, czyli Honorze, bo menu praktycznie jest identyczne. Jedyne różnice to zakładka ćwiczenia, jak i brak zakładki rejestru połączeń, bo takie informacje trafiają do powiadomień. Też nie zauważyłem, aby menu się mocno lagowało. No tutaj okej, będę z wami szczery, no to nie zawsze to poruszanie jest mega krystalicznie płynne, ale nie nazwa byłbym tego lagami. Trochę się powtórzę, ale jeszcze wspomnę, jak jest z tym snem, bo tutaj jest jak zawsze świetnie. Huawei czy Honor stosują swoje autorskie algorytmy i działa to super. Wyniki są bardzo dokładne i dają dużo ciekawych informacji o śnie i o tym, jak poprawić naszą jakość snu. Z funkcji SPO2, która ostatnio wkroczyła na zegarek, no to skorzystałem może raz,
i tyle. Dla mnie jest to zbędny bajer. Oczywiście może dla was to będzie przydatne, ale ja z tego nie korzystam. Zegarek może analizować też poziom naszego stresu i na ten aspekt również nie przykładam dużo swojej uwagi. Działa jak ma działać, faktycznie na wykresach wykazuje prawidłowo stresujące momenty. Ja swoje analizowanie zakończyłem, myślę, tak po dniu korzystania z tej funkcji, więc dużo się na tym nie skupiałem. Może wam się to bardziej przyda. A jak jest z tą baterią? W tym aspekcie możecie być spokojni. Czas ładowania nie przysporzy wam bólu głowy, a czas na jednym ładowaniu jest akceptowalny jak na taki zegarek. Raczej przy intensywnych wojażach nie macie co liczyć na te 14 dni pracy na jednym ładowaniu, ale ten czas będzie wynosił około powiedzmy 8-9 dni, ale tutaj nie chcę rzucać dokładnymi danymi, bo musiałbym przedstawić wam powiedzmy minimum 20 scenariuszy użytkowania, by to miało jakiś większy sens. Każdy używa zegarek inaczej, ma włączone inne opcje, intensywność korzystania z funkcji również jest inna, to jest kwestia mocno indywidualna, ale nie będziecie zawiedzeni. Jak na zegarek sportowy z GPS jest to dobry czas. Ale dobra, najważniejszy jest aspekt sportowy, bo ten zegarek jest właśnie tak reklamowany jako zegarek sportowy, więc zatrzymajmy się właśnie tutaj chwilę. I może zacznę od takich lekkich narzekań. No, znaczy się, nie mam zarzutów do działania i dokładności GPS. Tutaj szybkość łapania fiksa oraz dokładność rysowania trasy jest na wysokim poziomie. Poważnie. Jeżeli chodzi o sprzęt w tej półce cenowej, ja jestem bardzo zadowolony. Zwłaszcza, że go kupiłem w promocji, w przedsprzedaży, gdzie dostałem jeszcze do tego słuchawki i wagę, więc tak licząc sam zegarek wyniósł mi około 400 zł, więc to jest naprawdę świetna cena. No dobra, teraz kosztuje więcej, ale pomimo tego myślę, że warto. Dobra, wróćmy do tego narzekania. Może jeszcze nie teraz. Jeszcze chwilę was podtrzymam. Więc troszkę, żeby też nie być gołosłownym, zacznijmy od tego, że pokażę wam kilka treningów, które wykonałem. I to głównie były wykonane na rowerze, ale jak sami wiecie, GPS działa tak samo, czy to będzie aktywność robiona powiedzmy pieszo, przy bieganiu, przy chodzeniu. Wiadomo, dane mogą się różnić, ale jeżeli chodzi o samą trasę, jakość rysowania, to będą dokładnie takie same dane. A, jeszcze właśnie chciałem dla was dołączyć do testów, powiedzmy do sprawdzenia, dodatkową aplikację, która by była taką odskocznią od tego Endemondo. I skorzystałem z aplikacji Fit na moim Redmi Note 8 Pro, ale jak widzicie w tym miejscu, właśnie w tym, ta aplikacja ześwirowała i gdy stałem w miejscu, to zaczęła gubić sygnał i dodała mi około 500 metrów. Ot tak sobie postanowiła, więc ją po prostu wyłączyłem i wykreśliłem z moich testów, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ale wracając do zegarka i do tych moich zapowiedzi, takich narzekań, może nie chcę tak mocno ujmować, bardziej takie zwrócenie uwagi, to jeżeli popatrzymy na inne rzeczy, to w mojej opinii już nie jest tak kolorowo. Zacznijmy od pewnej funkcji, a mianowicie wykrywanie treningów. No właśnie. Mój widz ostatnio pytał, czy ta funkcja w ogóle u mnie działa, czy była testowana, bo u niego to kompletnie nie zdaje egzaminu. No i niestety to nie działa na ten moment. Stop. Dzisiaj 13 maja wskoczyła aktualizacja z samego rana. Jakby wiedziała, że kręcę film. Przyniosła ona między innymi zapowiedzianą funkcję, czyli wykrywanie treningów. I według producenta wykrywa 6 dyscyplin. Bieganie na zewnątrz, wewnątrz, chodzenie na zewnątrz, wewnątrz, orbitrek i wiosłowanie. Jak to wyglądało w praktyce? Bo jak wiecie, zawsze muszę to sprawdzić. Przy spacerze wykrywanie nastąpiło po około 10 minutach. Praktycznie w każdej próbie. Innych aktywności jeszcze nie sprawdzałem. Więc jak będziecie ciekawi, jak to wygląda w innych dyscyplinach, to może gdzieś takie informacje umieszczę powiedzmy na Instagramie, na Facebooku. Zobaczymy. Jest, moi drodzy, wykryło. Na szczęście. Trwało to nieco ponad 10 minut. Dokładnie tak. Mamy monit. Czy to jest chodzenie na zewnątrz, czy wewnątrz. I tak to wygląda. O, już znikł. O, teraz poczekam znowu 10 minut, żeby mi wyskoczyło.
A tak na poważnie, idę do domu. Dobra, moi mili, szybki update, bo film jest prawie zmontowany, kamera do selfie do czegoś się jednak przydaje. Dobra, jeżeli chodzi właśnie o ten zegarek GT2e, jeżeli chodzi o automatyczne wykrywanie treningów, jak widzicie, idę teraz trzymając parasol o w taki sposób, tak normalnie się trzyma, rzecz oczywista. No i ten GTS nie wykryje oczywiście tego treningu z tego względu, że nie macham ręką. Więc już tak idę 30 minut i on nie wykrył. Zazwyczaj wykrywa po 10 minutach. Więc musicie być na to przygotowani, jeżeli, nie wiem, prowadzicie wózek z dzieckiem i chcecie, żeby automatycznie wykrył. Niesiecie coś na plecach albo idziecie tak jak ja, to niestety musicie sami to włączyć. Pozdrawiam. No dobra, i gdy powiem Huawei GT2e, pomyślicie pewnie duża ilość treningów. Tylko dla mnie nie ma to dużego sensu. Okej, rozdzielenie aktywności, które obsługują GPS, to fajna sprawa. Powiedzmy jak rower, spacer, to jest dla mnie dobra sprawa. Ale te, które nie wymagają GPS i dają, słuchajcie, dokładnie te same finalne dane, to moim zdaniem można byłoby to wywalić albo podpiąć pod sekcje inne, tak myślę. A tu one są i tyle. Po prostu są, ale raczej nic konkretnego nie dają. W ogóle nie pomagają. Może dobrze to brzmi, ponad 100 aktywności, ale zagłębiając się mocniej, już nie jest tak fajnie. Chyba że ja źle na to patrzę, ale zobaczcie, o co mi chodzi. Każde dodatkowe ćwiczenie, no za duże słowo, nie każde, ale większość, duża większość, finalnie daje te same statystyki. Czyli średnie tętno, czas trwania, wykres tętna i strefy. Jeszcze spalone kalorie, które są widoczne na samym zegarku. A że większość tych aktywności nie obsługuje GPS, to właśnie ćwiczenia jak na przykład schody nie da wam liczby schodów, które pokonaliście, a tylko dane, o których wcześniej mówiłem. To samo na przykład kajakarstwo, wyścigi samochodowe, hokej na lodzie, jazda na rolkach. Tutaj nie dostaniecie dystansu i innych ciekawych statystyk, a tylko te, o których mówiłem chwilę temu. Mogę tak wymieniać i wymieniać, bo troszkę tego sprawdziłem. Ale chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Ale żeby nie było tak źle, znalazłem taki jeden plus tego wszystkiego. Może dla niektórych, bo dla mnie no dobra, niech będzie, że to jest taki plus. W tytule aktywności synchronizowanej aktywności macie napisane, jaka jest to dokładnie aktywność, więc możecie sobie sprawdzić, że tutaj ćwiczyliście, nie wiem, boks, tutaj wchodziliście po schodach, tutaj płynęliście kajakiem, tutaj ćwiczyliście taniec. Ale to tyle. Poza tytułem finalne dane są takie same. No, nie dla wszystkich, bo nie chcę tutaj wrzucać wszystkiego do jednego worka. Niektóre faktycznie obsługują GPS i dają inne dane, ale dla większości, no niestety, te dane są takie same. Ja w tym dużego sensu nie widzę, powtarzam się, ale dajcie znać, jestem ciekawy, jak z waszej perspektywy to wygląda. No chyba, że tutaj źle tłumaczę, no też jest taka opcja, też nie jestem nieomylny. Dobra, ale wracając do tych ciekawszych kwestii, no to z opcji takich, które mi się podobają, szczerze mówiąc, to na przykład czas regeneracji czy pułap tlenowy ujęty tygodniowo. I warto zwrócić na to uwagę, bo na przykład czas regeneracji pokaże nam, ile czasu od naszego wykonanego ćwiczenia powinniśmy wstrzymać się od następnego wysiłku. I ten wskaźnik, nie chcę też tutaj źle tego wymówić, VO2 max, czyli to jest pułap tlenowy i określa maksymalną ilość tlenu pobieraną przez organizm podczas ćwiczeń. I warto zwrócić uwagę na te dane, tak jak informuje Huawei, jest to bardzo ważny wskaźnik dotyczący wydolności aerobowej oraz pracy serca i płuc. Ten poziom zwiększamy wraz z kolejnym treningiem, regularnym treningiem, i te informacje będziemy mieli na wykresie w samym zegarku. Jest to fajna opcja, ja często na ten aspekt, na ten wskaźnik zaglądam. Tylko zapytacie, czy powinniśmy to traktować jako dane medyczne. I w żadnym wypadku. Traktujmy je z przymrużeniem oka, bo te zegarki nie są wyrobami medycznymi i takimi produktami, więc proszę was, nie podchodźcie w ten sposób. Może na sam koniec, ale ja jeszcze wspomnę o tym ekranie, bo jest to oczywiście AMOLED, jak wiecie, zazwyczaj właśnie radzą sobie dobrze w słońcu i tutaj tak jest. Ten ekran naprawdę daje radę, wyświetla fajnie te informacje, są one czytelne i przy jeździe na rowerze w pełnym słońcu nie miałem problemu, aby w komfortowy sposób zapoznać się z wyświetlanymi danymi. Oczywiście korzystałem z tego ruchu. Ruch podnieść nadgarstek daje radę. Działa to bardzo szybko, nie narzekałem. I o tym, co jeszcze oferuje ten produkt, mówiłem w pierwszym filmie. Jak go nie oglądaliście, to po tym materiale zapraszam do jego nadrobienia. Pozwolę sobie odpowiedzieć na resztę pytań
No i tutaj widz pytał, jak wyglądają powiadomienia. Czy wyświetla cały tekst, czy tylko fragment? I tutaj, tak jak w każdym, myślę, takim zegarku, te powiadomienia są troszkę ucinane. Mam na myśli, że nie są wyświetlane w całości. Jest tam jakiś limit, do którego tylko zegarek jest w stanie wyświetlić nam tekst. Przy mailach jest wyświetlany tylko tytuł. Na przykład przy Gmailu widziałem tylko tytuł maila, w ogóle treści. Drugie pytanie. Czy można zegarek sparować z głośnikiem Bluetooth lub transmitterem? I czy barometr pokazuje nagłą zmianę pogody? Więc tak, słuchaj Joker, nie sprawdzałem, czy działa z Bluetooth lub transmitterem z Bluetooth głośnikiem, ale wiem, że sprawdzał to widz, na pewno tutaj widziałem, że została udzielona odpowiedź, więc dla potomnych można połączyć z głośnikiem, z transmitterem, no nie wiem, nie mam jak tego sprawdzić niestety, a barometr niestety nie pokazuje nagłej zmiany pogody. I tutaj kolejne pytanie od tego samego widza, czy warto dopłacić te 100 zł do Honora Magic 2? Myślę, że tak, że warto, jak najbardziej. Jeżeli jest to różnica powiedzmy 100 zł, to ja bym jednak dopłacił, ale mówię to ze swojej perspektywy, bo bardziej mnie przekonują zegarki właśnie typowo takie klasyczne, a tamten Honor właśnie taki jest, ten jest typowo sportowy. Jeżeli masz taką większą dłoń, oto ten zegarek Honor będzie się fajnie prezentował na twojej dłoni. Jeżeli masz dłoń mniejszą, myślę, że ten GT2e będzie lepszym wyborem. Jeżeli chodzi o jakieś właśnie aspekty sportowe, no to bardzo tak nie odczułem tego, że w tym zegarku jest tyle funkcji sportowych, tyle takich możliwości aktywności bardziej. I tutaj pytanie o pływanie. Jak to wygląda w tym zegarku? Czy można ustawić długość basenu? Czy zlicza odległości? No tak, w praktyce, tak jak wspominasz, nie dałem rady tego sprawdzić. Baseny są pozamykane. Można ustawić długość basenu, więc tutaj nie powinno być problemu z liczeniem, aczkolwiek jakiś taki test praktyczny akurat tej aktywności, no miejmy nadzieję, że uda mi się w tym roku zrobić. Trening interwałowy, bieganie, czy jest możliwość ustawienia czegoś w stylu 20 sekund szybko, 40 sekund wolno, powtarzane powiedzmy razy 8. No nie, tutaj są już preinstalowane dane tryby, nie ma takiej możliwości, żebyśmy ustawili swój plan, aczkolwiek byłoby to fajne rozwiązanie. Tutaj takiej możliwości nie ma, możemy zastosować tylko te 13, które są w samym zegarku. Aczkolwiek fajnie one wyglądają, mamy koło każdej z tych opcji poziom trudności. Myślę, że każdy się w tym odnajdzie i będzie zadowolony niezależnie od poziomu zaawansowania sportowego. Czy go polecam? Jasne, polecam. Nie zauważyłem jakichś mocno irytujących rzeczy, poza tymi powiadomieniami, o których wspominałem w pierwszym filmie, czy też właśnie w przypadku filmu o Honorze. Bo tak jak mówiłem, ta sekcja moim zdaniem powinna zostać poprawiona, bo to działanie jest dla mnie troszkę takie niezrozumiałe. Jak nie wiecie, o czym mówię, no to zapraszam do filmu o Honorze Watch Magic 2. Ja nie będę na siłę przedłużał, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to pytajcie tutaj na YouTubie lub na grupie na Facebooku, a tymczasem kończymy. Trzymajcie się, widzimy się w komentarzach.